W filmie tym rozwiążemy kilka prostych równań liniowych z jedną niewiadomą. Jak zobaczymy, niektóre równania możemy rozwiązywać na różne sposoby. Tak długo jednak, jak przestrzegamy reguł, rozwiązania nie zależą od sposobu rozwiązywania. Zacznijmy od pierwszego równania. 1,3x minus 0,7x równa się 12. Więc po lewej stronie mamy 1,3 czegoś minus 0,7 tego samego. Więc możemy tutaj wykonać to działanie. Ile tego x mamy? Mamy 1,3 czegoś i odejmujemy od tego 0,7 tego samego. Czyli zostaje nam 0,6 tegoż x. Więc formalnie rzecz biorąc tutaj x wyłączamy przed nawias, prawda? Wspólny czynnik, czyli stosujemy prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania no w odwrotny sposób niż zwykle go używamy. No i teraz, czyli po lewej stronie mamy 0,6x, chcemy mieć tylko x, czyli musimy lewą stronę podzielić przez 0,6. Ale aby równość była zachowana, cokolwiek robimy z lewą stroną, musimy też zrobić z prawą, czyli prawą stronę też musimy podzielić przez 0,6. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam x, a po prawej zostaje nam 12 przez 0,6, co jest tym samym, prawda, licznik i mianownik ułamka możemy mnożyć przez tą samą liczbę, jeżeli pomnożymy licznik i mianownik przez 10, otrzymamy 120 przez 6, czyli 20. Czyli x jest równe 20. To jest rozwiązanie naszego równania i może jeszcze sprawdźmy, że rzeczywiście x równe 20 spełnia równanie, czyli wstawmy x równe 20 do naszego równania. Czyli po lewej stronie, obliczmy lewą stronę. 1,3 razy 20 minus 0,7 razy 20 i to wszystko równa się ile? Powinno się równać 12. Sprawdźmy. 1,3 razy 20 to jest 20. 6, prawda? To jest to samo co 2 razy 13, czyli 26, a to jest to samo co 2 razy 7, czyli 14, więc jest 26 minus 14 i rzeczywiście to jest 12, a więc x równe 20 jest rozwiązaniem naszego równania. Przejdźmy teraz do kolejnego równania. Oddzielmy może tutaj. Kolejne równanie, 5x minus, w nawiasie 3x plus 2 równa się 1. Więc pierwszą rzeczą, jaką chcemy zrobić, to chcemy otworzyć ten nawias, czyli użyć prawa rozdzielności mnożenia względem dodawania. Minus 3 to jest to samo, co minus 1 razy w nawiasie 3x plus 2, czyli 5x minus 5x minus 3x minus 2 równa się 1. Czyli tutaj mamy 5x minus 3x, czyli zostaje nam 2x minus 2 równa się 1. I teraz co? Dodajemy 2 do obu stron. W ten sposób minus 2 plus 2 to jest 0, czyli po lewej stronie zostaje nam 2x, a po prawej 1 plus 2, czyli 3. I ostatni krok, dzielimy. Mamy 2x, chcemy mieć x, czyli musimy podzielić lewą stronę przez 2 i prawą stronę również musimy podzielić przez 2. W ten sposób dostajemy, że x równa się 3/2.
czyli rozwiązaniem tego równania x równa się 3 drugie. Przejdźmy do następnych dwóch przykładów. Kolejne równanie. S, tym razem niewiadoma nazywa się S, S minus 3 ósme, S równa się 5 szóstych. To jest bardzo podobne do tego, co było poprzednio, dlatego że S to jest to samo, co 1 razy S, czyli to równanie możemy przypisać tak. 1 razy S minus 3 ósme razy S równa się 5 szóstych. Czyli znowuż mamy coś i odejmujemy od tego 3 ósme tego samego. No 1 to jest 8 ósmych, czyli to jest to samo co S razy 8 ósmych minus 3 ósme i zostaje 5 szóstych. No 8 ósmych minus 3 ósme to jest 5 ósmych, czyli S razy 5 ósmych równa się 5 szóstych. I teraz, jeżeli chcemy mieć po lewej stronie wyłącznie S, to musimy pomnożyć to przez odwrotność tego ułamka, czyli obie strony mnożymy przez 8 piątych. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam właśnie S, a po prawej 5 nam się skraca, zostaje nam 8 szóstych. Dzieląc licznik mianownik przez 2, to jest to samo co 4 trzecie. Czyli S jest równe 4 trzecie. I przejdźmy do kolejnego przykładu. A kolejny przykład to 5 razy q minus 7 przez 12. q minus 7 jest w nawiasie, równa się 2 trzecie. Czyli zapiszmy to może tak. 5 dwunastych razy q minus 7 równa się 2 trzecie. Więc na przykład, jeżeli pomnożymy to przez 12 piątych obie strony, to po lewej stronie zostanie nam q minus 7. Czyli może pomnóżmy przez 12 piątych obie strony. No, wolno nam mnożyć obie strony równania przez tą samą liczbę. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam q minus 7, a po prawej 12 przez 3 to jest 4, czyli 2 razy 4, czyli 8 piątych. Teraz do obu stron dodajemy 7, wtedy po lewej stronie zostanie nam wyłącznie q, czyli dostaniemy rozwiązanie równania. Czyli tu jest q jest równe 7 plus 8 piątych. 7 to jest to samo co 35 piątych, czyli q jest równe 35 plus 8, 43 piąte, czyli q to jest 43 piąte, lub inaczej to zapisawszy, 40 przez 5 to jest 8 i zostają nam jeszcze 3 piąte, czyli q jest 8 i 3 piąte. Moglibyśmy nasze równanie zrobić nieco inaczej, więc może zróbmy je inaczej.
Moglibyśmy zacząć od pomnożenia obu stron przez 12. Więc zróbmy to, pomnóżmy, może przepiszmy to równanie jeszcze raz tutaj, czyli 5q minus 7 podzielone przez 12 równa się 2 trzecie. Dobrze. I zróbmy je w inny sposób, czyli mnożymy obie strony tutaj przez 12. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 5 razy q minus 7 równa się i znowuż 12 przez 3 to jest 4, czyli zostaje nam 2 razy 4, czyli 8. Teraz tu możemy pomnożyć, czyli to jest 5q minus 5 razy 7, 35 równa się 8. Teraz do obu stron dodajemy 35. W ten sposób po lewej stronie może napiszmy tutaj minus 35 plus 35 to jest 0, czyli zostaje nam 5q i 8 plus 35 to jest 43. I ostatni krok, dzielimy przez 5. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam q równa się 43 piąte. Czyli postępując inaczej, dochodzimy do tego samego wyniku, tak jak mówiłem na początku. O ile stosujemy reguły, właściwe reguły rozwiązywania równań, czyli cokolwiek robimy z lewą stroną, musimy to samo zrobić z prawą stroną, aby równość była zachowana. Przejdźmy teraz do zadania tekstowego, przykładowego zadania. Ignacy chce wrócić do domu taksówką. Cena taksówki to 4 zł za zamknięcie drzwi, czyli 4 zł plus 1,8 zł za kilometr. Czyli to 4 zł nie zależy od przejechanej liczby kilometrów. Wsiadamy, płacimy 4 zł, a potem płacimy za każdy przejechany kilometr. Ignacy ma w kieszeni 11 zł i 20 groszy. Ile kilometrów może przejechać taksówką? Więc może tak, niech K to będzie koszt, prawda? Koszt jazdy. No a może niech L to będzie liczba przejechanych kilometrów. No więc napiszmy teraz wzór, który wyraża koszt jazdy w zależności od liczby przejechanych kilometrów. No więc ile nas kosztuje jazda? No 4 zł plus liczba przejechanych kilometrów razy 1,8 za kilometr. Czyli to jest wzór, który mówi nam, ile kosztuje nas L przejechanych kilometrów. No i teraz Ignacy ma w kieszeni 11,20 zł, czyli to będzie ten całkowity koszt. W ten sposób dowiemy się, ile kilometrów może on przejechać. Czyli 11,20 zł to jest 11,20, czyli 11,2. W ten sposób dostajemy równanie na L. 11,2 równa się 4 plus L razy 1,8.
No więc pierwszą rzeczą, jaka nam się tutaj narzuca, to wyeliminować tą czwórkę, czyli od obu stron odejmujemy 4. W ten sposób dostajemy 11 minus 4 to jest 7,2 równa się 1,8 razy L. I teraz obie strony dzielimy przez 1,8. W ten sposób po prawej stronie zostaje nam wyłącznie L. Może tutaj napiszmy je po lewej stronie. L. Przepraszam bardzo. Czyli L równa się 7,2 przez 1,8. To jest to samo co 72 przez 18. I to jest 4. Czyli odpowiedź: Ignacy może przejechać taksówką 4 km.